Witam was serdecznie i zapraszam na film o sklejce. Z wielką przyjemnością tym filmem chcę rozpocząć nowy dział w Domie Drewno, dział, który prawdopodobnie nazwiemy materiałoznawstwo. i ten dział otworzy, otworzą sklejki. Sklejka to płyta drewno pochodna. Która należy do tworzyw drzewnych. To materiał, który ma inną budowę i właściwości niż surowiec, z którego został wytworzony. Czyli to tak jak gdyby drewno, ale nie drewno. Sklejka, zachowując zalety drewna, eliminuje też wiele z jego wad. Jeżeli Chcielibyśmy powiedzieć o właściwościach tej płyty, to na pewno na pierwszym miejscu trzeba by powiedzieć o wyrównanych właściwościach mechanicznych i fizycznych wzdłuż, całego, wzdłuż i poprzek całego arkusza. Dlaczego? Dlatego, że sklejka to płyta, która powstaje przez sklejenie nieparzystej liczby warstw fornirów, czyli takich cienkich arkuszy drewna, sklejenie w taki sposób, że każda warstwa jest ułożona w poprzek w stosunku do warstwy poprzedniej. Czyli na takiej zasadzie. Nie tak, tylko tak. Jeżeli chodzi o budowę sklejki, to każda sklejka to warstwy zewnętrzne, czyli obłoga, które ułożone są zawsze w tym samym kierunku, słoje ułożone są w tym samym kierunku i środek sklejki, przepraszam, i warstwy wewnętrzne, które są nazywane środkiem. Jeżeli chodzi o dodatkowe cechy czy właściwości sklejki, to też nie pęka, i nie patrzy się tak jak lite drewno. Jest łatwa w formowaniu, nadaje, nadaje się też do wyginania, ale duże formaty przemawiają też na jej plus, bo nie jesteśmy w stanie skłody wyciąć deski o takich formatach, w jakich mamy sklejki. Jest też jeszcze jedna cecha, to jest duża wytrzymałość mechaniczna w stosunku do grubości tej płyty korzystając z uprzejmości polskiego producenta sklejki firmy Sklejka Ecos Ostrowa otrzymaliśmy próbki sklejek do pokazania w tym właśnie w tym filmie i w kolejnych i bazując jak gdyby na, na produkcji tej firmy chciałabym omówić klasy jakości i też specyfikę, może nie specyfikę produkcji, ale chciałabym zacząć od sklejek iglastych i tym samym od sklejki sosnowej, która jest jedną chyba z najbardziej popularnych. Ona występuje w wersji standard i jest to suchotrwała wodoodporna płyta, w której obłoga jest sosnowa, a środek wykonany może być z łóżki olchowej czy brzozowej. Może też występować w opcji czy w wersji o specjalnej konstrukcji i wtedy mamy specjalną budowę i jakość środka. Warstw wewnętrznych i może być to wtedy sosna, na przykład w całym przekroju, może być lity środek takiej sklejki, jeżeli potrzebujemy tą płytę do frezowania. Na specjalne życzenie klienta sklejka może być też sklejana. Wszystkie warstwy mogą być sklejane w jednym kierunku. Wtedy uzyskujemy wytrzymałość właśnie w konkretnym kierunku w tej płycie. Jeżeli chodzi z kolei o klasy jakości, to przy sklejce występuje ich aż 5. Jest to klasa E, czyli Mercedes. Tam nie są dopuszczalne żadne wady drewna czy, czy wady produkcji. Jest też klasa od 1 do 4. I tutaj, począwszy od samego początku, yy... W ogóle na klasy jakości wpływa kumulacja wad na, na płytach. Czyli począwszy od klasy pierwszej. Ja tutaj mam klasę pierwszą. No ona dla mnie jest bez wad. Ale w klasie pierwszej mogą się pojawić wady typu przebarwienia, zdrowe senki, małe senki. Mogą się pojawić bardzo niewielkie pęknięcia, które oczywiście w odpowiedni sposób są zaprawione. I też ilość tych wad jest ograniczona, czyli pęknięcia. Zdaje się, że tam było około 6 sztuk na metr kwadratowy, czyli to jest maksimum, jakie może się pojawić w pierwszej klasie. Druga klasa to płyta, która wygląda już w ten sposób, aczkolwiek to jest jedna strona. Z drugiej strony ta płyta wygląda. Moim zdaniem bardzo przyzwoicie. Mogą tutaj się pojawić poza tymi wadami, które są możliwe w pierwszej klasie. Mogą się pojawić już większe sęki, zepsute, ale zakitowane, pęknięcia otwarte. Brunatnica, sinizna, yy, czyli tych wad pojawia się już więcej i w trzeciej klasie jeszcze więcej, i w czwartej klasie jeszcze więcej. Czyli ja nie będę was zanudzać, opowiadając i wy yy, wymieniając wszystkie te wady, to znajdziecie rozpisane pod filmem. W każdym razie, idąc coraz niżej, wad pojawia się. Coraz więcej i jeżeli chodzi o cechy drewna, i jeżeli chodzi o wady produkcyjne. Czwarta klasa, jeszcze tylko wspomnę o tym, to jest klasa, w której sklejka jest już nieszlifowana nie i wady sklejki są niereperowane. Nie Także to jest też klasa zwana inaczej CC, czy klasa zwana opakowaniową, czy opakowaniówką. Warto też oczywiście jeszcze wspomnieć, jeżeli mówimy o sklejkach iglastych, o sklejce Eliotis i Radiata, o tej ostatniej. Będę mówiła w kolejnym filmie, gdzie wspomnę o sklejce błazeryjnej, elewacyjnej. Ale sklejka Eliotis to sklejka, która występuje w trzeciej i w czwartej klasie jakości. I tak jak mówiąc o sklejce sosnowej wcześniej, ona jest wykonana z gatunku sosny Pinus sylvestris. To sklejka Eliotis to zupełnie inny gatunek. To, Piniu, to Pinus Eliotis. I tutaj już mówimy o po pierwsze. Hmm, ta płyta, tak jak powiedziałam, trzecia i czwarta klasa, walory wizualne nie pozwalają jak gdyby, na wykorzystanie tej sklejki w widocznych miejscach, czyli możemy ją spokojnie w opakowaniach użyć, czyli wszędzie tam, gdzie walory estetyczne nie są wymagane. Przy tej sklejce w trzeciej i czwartej klasie mówimy już też o innej wytrzymałości niż trzecia i czwarta klasa sklejki sosnowej, o której mówiłam wcześniej. Tutaj przyrosty roczne są już większe, ta wytrzymałość jest około połowy niższa. Jeżeli chodzi o, o wytrzymałość na, na y, gięcie, niż przy sośnie tej, tej Sylwestris. Także jest to gatunkowo sklejka gorsza, aczkolwiek szeroko wykorzystywana, przez wzgląd też na jej niską cenę. Y, jeżeli chodzi o Techniczne cechy sklejek, czyli o ilości warstw, o grubości, a właśnie jeszcze o ilości warstw. Na przykład przy tej Pino Sylvestris, przy 9 mm sklejki mamy od 5 do 7 aż warstw przy płycie, a jeżeli mówimy o sklejce Eliotis, to tych warstw jest przy tej samej grubości tylko 5, a sklejka radiata natomiast ma tylko 3 te warstwy, także różnią się. One między sobą to na pewno, a jeżeli chodzi o techniczne dane dotyczące jednej sklejki, czyli tej sosnowej, i tej sklejki Eliotis, to pod filmem razem z tymi, z tymi wadami przy klasach jakości to wszystko będzie podane. Także dla zainteresowanych będzie można poczytać o formatach, o ilościach warstw, o klejach użytych do, do sklejania tych warstw i tak ja już myślę, że kończę, jeżeli chodzi o sklejki Glaste. Tak jak powiedziałam, wrócimy jeszcze do tej sklejki Radiata przy kolejnym odcinku. A Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w rozmowie na temat sklejek. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.